Taka marka ma to do siebie, że po 27 minutach sama się wyłączy. Więc druga część drugiego spotkania, więc akord E-dur, to już znasz. Może jeszcze raz powtarzam się. Nie można łapać tak. Palce muszą być jak ząbki. Jak ząbki. Czyli staraj się pionowo. Ta, da, da. Tu powinna być przerwa. Tu ja, zobacz, wkładam paluszek, a tak, tak łapię, czyli haczyk mam taki, czyli robię taki haczyk, tak jak tu pokazuję ci, i tu jest przerwa, a tu tym tylko opuszką łapię strunę. Jest przerwa, tu możesz włożyć, tu nic, zobacz, widzisz ten? Czyli tylko przyciskam struny na odpowiednim progu, odpowiednie struny i nie może, i sprawdzasz sobie. Więc tak, E-dur, sprawdzasz, poznałaś drugi akord A-dur. Wracając do strun, kupię jeszcze, z tatą pogadam, ale to trzeba tobie kupić i zmienić struny na szlifowane. Szlifowane struny to są stosowane tylko do gitary elektrycznej, ale aby ci nie bolały paluszki, opuszki, bo mnie nie bolą. I tu jest ważna rzecz. Jeżeli codziennie będziesz grała godzinę na gitarze, codziennie, one się będą robiły twarde. Coraz bardziej twarde, 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 twarde i nie będą cię bolały. Ale pewnego dnia zmienimy ci struny na szlifowane. Czyli struna to jest taki drucik i jeszcze drugi drucik owinięty wokół tego drucika. A szlifowana to jest... Słyszysz? A na szlifowane nie słyszysz. Szlifowane wyglądają tak jak dwie pierwsze. EH. Tu nic nie słychać. I kupię ci chyba nawet... No to tata to nie ma nic do powiedzenia, bo ja jestem twoim nauczycielem, nie tata. Więc kupię ci za tydzień struny szlifowane i zmienimy i będzie ci lżej grać. Nie będą ci bolały opuszki przynajmniej na początek, chociaż wolałbym, żebyś przynajmniej do... w tym miesiącu gra jeszcze na tych strunach, bo to ci się przyda. Więc tak, masz A-dur, E-dur. A-dur poznałaś już. Ale mnie interesują akordy inne. A-dur, A-mol i D-mol. Karteczkę dostajesz. A-dur, A-mol i D-mol. A-mol jest bardzo łatwy. Jak masz A-dur, to tylko całość przestawiasz o jedną stronę niżej. Te palce masz tak samo ułożone, E-dur i A-mol, o jedną strunę niżej, czyli wyżej, niżej, tak samo. Nie musisz się bawić jakąś tam zabawę, ustawienie, tylko tak, 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 ta, 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 ta. I nie musisz tam szukać, no na pewno będziesz na początku szukała, ale tak, jak już ułożysz sobie tak, tu, 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 E-mol i tak samo tylko przesuwasz o jedną strunę, mając ten sam układ palców, o, i masz A-mol,
Edu, Amol. Trzeci akord, który musisz znać. I tych akordów się na razie będziemy trzymać. Bo jakby to ci powiedzieć, że nauka nasza będzie taka. Dopóki nie nauczysz się grać, nie opanujesz to, co uczyliśmy się, to nie przechodzimy do następnego etapu. To nie jest tak jak w szkole, że musisz zaliczyć i koniec. Dostajesz dwójkę i lecimy dalej z programem. Nie. Dopóki nie nauczysz się to, co powiedzieliśmy na pierwszym spotkaniu, na drugim, nie przechodzimy do trzeciego. Będziemy wałkować nawet przez miesiąc. Nawet przez miesiąc, dopóki nie zaliczysz drugiego spotkania, bo pierwsze było teoretyczne, drugie już nie. To już jest zabawa. To już niestety jest granie. To nie przechodzimy do trzeciego etapu, czwartego, piątego, szóstego, siódmego, czyli do trzeciego spotkania, czwartego. Więc będziemy może za tydzień znowu ponownie to samo ćwiczyć. Więc tak. A, e, a. Kartka jest. I trzeci najważniejszy akord teraz w naszej nauce na początku jest demol. Już wykorzystujesz palec wskazujący. Ten czwarty, co był wolny w dwóch akordach, zobacz, bimba sobie. E-dur, on sobie tam lata jak wróbelek. Amol też sobie lata. Możesz ten palec też wykorzystać, bo te akordy barowe mają to do siebie, że można, są chyba po 3-4 rodzaje amolów, czy demolów, czy durów, czy, ale to jest niepotrzebne, bo to wtedy układasz różnie palce. Ja uczę cię podstawowych akordów i to ci się tylko, bo to jest to potrzebne tobie. Nie będziesz grała filharmonii, żeby umieć te 60 akordów wszystkich barowych, bo to ci jest niepotrzebne. Więc da, da. I trzeci akord, demol. Demol, demol, bierze udział już palec wskazujący. Ty jesteś brzydki, a ty jesteś ładny. Albo ty jesteś hipisem, a ty jesteś, a nie powiem kim. Wskazujący. Na tych, 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 tych. Trzy pierwsze struny. Najcięższe. Już jest inny układ, bo już bierze udział ten paluszek. Też jak ci mówiłem, jest cztery rodzaje demolów barowych, ale uczysz się najprostszego. I to jest akord. Trzy struny. A tu uderzasz wszystkie. Możesz tu jeszcze złapać, a kciukiem tego nie będzie. Czyli tak. E-dur, amol, demol. Czyli zobacz, poznałaś jeden akord durowy. Dur, a teraz amol. Molowy i demol. Akordy są durowe i molowe, to ci mówiłem. Więc na przykład to później, to, ale żebyś wiedziała, to już tak na przyszłość. Masz E-dur, E-mol, A-dur, A-mol, D-mol, D-dur, D-mol, D-dur, czyli zawsze durowy jest tyci wyżej niż molowy. Jest demol i ten najnowszy, co poznajesz. Demol, D-dur, posłuchaj tonacji. A-dur, A-mol. Czyli jest takie subtelne. A molowe to są subtelne akordy, takie smutne. I E-dur. I E-mol. Łagodny, subtelny. Molowe akordy to są akordy subtelne,
takie płaczące, delikatne, takie, gdzie motyl już idzie spać. Przed zimą u mnie dwa motyle zasnęły, nagram ci kiedyś, śpią tutaj przy oknie. Więc to i blues na przykład, bo mówiłem ci o bluesie. Blues to jest blues smutny, blues, blue, niebieski, smutny. Molowe bluesy grać to trudno, to mało który muzyk potrafi. No, są muzycy, ale jakoś powiem ci, w Polsce słucham tych bluesmenów, a pamiętałem się i latałem, teraz jest pandemia, więc nie chodzę, ale nawet na zlotach hipisowskich słuchał tych bluesów, to nikt nie gra z molu. Wszyscy w durze. Podchody pod Lisia Ridla, czyli dżem tam. Podchodzi to pod rock'n'rolla. Ale dobrze. I do czego zmierzam? Uczymy się pierwszej piosenki, którą będzie śpiewać. Najpierw ja będę śpiewał, później ty będziesz śpiewała. I później będziemy razem śpiewali, a później będziesz po prostu ty śpiewała. Prosta piosenka biesiadna, czyli piosenka, można by ją włączyć do, może nie do reggae, zobaczymy, do country, no, to nie jest country, czyli to jest po prostu piosenka, polska piosenka biesiadna. Może ją znasz, może nie znasz. Tatuś na pewno zna, twoja mama prawdopodobnie też zna, ja ją znam. Wiele, wszyscy ją znają, oprócz współczesnej młodzieży, współczesnych małolatek, nastolatek. Wspaniała piosenka, która ci się spodoba, gdybym miał gitarę. I ta piosenka, do tej piosenki jest potrzebna tylko znajomość trzech akordów, czyli Amol, Edu i Demol. Trzy akordy. No i teraz spróbuję ci zagrać, tylko pamiętaj. Uderzenie. Pierwsze uderzenie. Czyli karteczkę dostaniesz. Pierwsze uderzenie. Bam, 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 bam. Jak zegarek, jak wahadełko, jak żołnierz Wehrmachtu, który wracał spod Moskwy, jak nasza polityka, tym samym rytmie, w dół, w górę, w dół, w górę. Bez akcentu. Nie akcentujesz to nic. Akcent to jest głośniej. Słowo akcent w muzyce oznacza, że głośniej. Cichutko i o. Cichutko. Akcent jest na drugie uderzenie. Ta. Czyli akcent oznacza głośniej. Tam ci będę zaznaczał kropką. Kropka to oznacza akcent. Gdybym miał gitarę, to bym na niej grał. Opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. Opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. A wszystko te czarne oczy, gdybym ja je miał, za te czarne, cudne oczęta serce, duszę bym dał. Za te czarne, cudne oczęta serce, duszę bym dał. I popatrz, jakie proste. Samimi akordami zagram.
proste, co nie? Później, jak będziesz łapała, to musisz tu jakby zneutralizować tą strunę, bo ona trochę fałszuje, to znaczy nie dobiera dźwięku. Ale ponieważ uczymy się prostych akordów barowych, nieskomplikowanych, później, jak będziesz chciała, to skomplikowane będziemy się uczyli. To, ale, więc tak. To, ręka jak chodzi. I możesz tak machać, ale pokazuję ci, żebyś widziała. Nagrywa się? Nie wiem. Nagrywa się, dobrze. No więc zobacz. Ale nie możesz tak machać, kurde, jak... Kto tak macha? Ktoś tam macha, miotą się tak macha, co nie? Ale tu musisz oparcie, tu masz taką samą gitarę jak ja. Moja jest firmy amerykańskiej, Burton. Identyczną masz gitarę, tylko że czarną. Identyczną. Niczym się nie różnią. Może nazwą, firmą, może ty nawet może masz lepszą niż ja. Nie wiem. Ale tu sobie opierasz, tu na kolanie, tu masz wycięcie, tu sobie rękę zobacz. Tu spokojnie, czyli nie musisz tam w powietrzu trzymać, tu sobie trzymasz, tak jak ja. Zobacz, o, ciach, ciach, ciach. I teraz tak, opierasz rękę odpowiednio, tu na łokciu, żebyś nie tu, no bo to źle, musisz łokieć trochę wyciągnąć, tak sobie ustawisz i nie możesz tak machać, tak jak, bo ja ci pokazuję, uderzenie. A ty musisz machać, ustawić odpowiednio rączkę, to sama ci się ustawi. I tylko tu, to tylko musi ci się ruszać. Łokieć też, ale... Tak, o, próbuj. Gdybym miał gitarę, to bym na niej grał. Odpowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. Więc staraj się tu sobie spokojnie oprzeć. Tam trochę głośniej gram drugie. Na trzecie uderzenie jest akcent, ale to na razie zostawimy. Ty musisz tylko po prostu jednakowo uderzyć. No to zaśpiewam. No bo na tym się zatrzymamy, bo musisz opanować ten utworek. Trzy akordy. Zaczynamy od amolu. Jeszcze ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Napisany jest tekst. Tekst piosenki wydrukowany. Na górze napisałam akordy pod danym słowem. Gdybym amol miał amol, gitarę edur edur, czyli już masz ułatwienie sprawy. Akordy masz na górze, na dole tekst. Akordy na górze, na dole tekst. I wiesz, w którym miejscu trzeba zmienić. To jest na początek. Później wyczujesz to. Gdybym amol miał amol, gitarę dwa razy edur. I znowu tak, edur, edur, to bym edur, na niej edur. Amol grał i znowu grał na amol. Na jednym słowie dwa razy amol. I teraz demol. Opowiedziałbym dwa razy demol. Demol, demol.
o swej miłości, amol, amol. Nad każdym słowem masz akord, gdzie musisz uderzyć. To jest ułatwienie dla ciebie. Później, jak już szybko opanujesz, to ja już nie będę pisał tam nad każdym tam słowem, bo tu specjalnie rozdzieliłem, żebyś widziała, ale teraz na początek to masz, gdzie masz uderzyć? Gdybym miał gitarę, czyli tak. Gdybym amol miał gitarę, to bym na niej grał tam. Czyli to jest dla ciebie ułatwienie. Później jak już, bo piszę drukowanymi, nie będę ci już pisał adur, amol, bo adur to wystarczy drukowana literka A, a amol to jest malutka literka, czyli A to jest mol, a mała litera to jest mol, a duża litera A to jest adur. Ale na razie ci piszę mol i dur, żebyś pamiętała. Więc polecimy sobie jeszcze raz, ci zagram. Zaczynamy od amolu. Amol poznasz, bardzo łatwy, tak jak edur, tylko o strunę niżej. I zawsze jak złapiesz akord, jak będziesz się uczyła, masz tydzień czasu lub dwa, sprawdzasz, łapiesz amol, ułożysz sobie paluszki tu, tu, tu. I edur. Wszystkie brzmią. I tak najpierw ucz się, znaczy tak. Złap akord. Sprawdź. Sprawdź. Demol. I tą strunę musisz zagłuszyć, ale nie musisz. No i właśnie. I uderzam. Pam, 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 pam. Pierwsze uderzenie. Ta, 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 ta. W dół, w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół, w górę. Ciach, 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 ciach. No. Jak zegarek. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Tylko, że rytm. Tempo, rytm, to już przejdziemy kiedyś tam do tych określeń, ale to jest takie tempo. Wolne, wolne. Bo trochę inaczej się to gra, ale to na razie na początek tak. Sam opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. To jest oryginalna tonacja. My ją możemy zwiększyć lub zmniejszyć, bo ja to sobie na przykład dorabiam. Którą przeżyłem, tu już łapię siódemkę. Sam, czyli możemy sobie podwyższyć to, co ci pokazywałem. Ale jest oryginalna, jest taka i tak będziemy ją śpiewać. No to próbujemy. Uderzenie. Jak zegarek, jak wskazówka sekundowa chyba, minutowa to nie, ale sekundowa w dużym zegarku to tak i tak musisz równiutko, równiutko, pyk, 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 w dół, w górę, w dół, w górę.
to bym na nie grał. Na początku powinnaś to tak, myślę sobie, że nie słuchaj, oddzielnie niech twoja ręka uderza, oddzielnie łapie akordy, a oddzielnie musisz śpiewać. Czyli tu jak już narzucisz rytm, i zostawiasz, i zapominasz o tej ręce, ona ci tak leci, później zmiana akordów, więc to już, to automatycznie, więc tym się nie musisz przejmować. Zmianami akordów, to będziesz musiał obserwować. A jak będziesz zakodowaną miała melodię, to już masz trzy sprawy ułatwione. No to więc zaczynasz uderzać sobie wstęp jakiś tam. Na pierwszy akord musi złapać, co nie? Pierwszy, czyli amo. Gdybym miał gitarę, to bym na niej grał. Opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. Opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. Jak to tam było, daj? A wszystko te czarne oczy.